gospodyni programu Chipping, poświęconemu tematyce cyberwszczepów. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam. O, jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Tak. Myślałeś, że będziesz mnie szantażować, skurwielu? Stawiać warunki? Postaw teraz, kurwa, warunki! Spokojnie, chcę tylko porozmawiać. Jezu! Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania, tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? Tak, całkiem sam. Mówi prawdę. Sprawdzić teren, na wszelki wypadek. Antony Gilchrist. To on jest twoim kontaktem? To on dał ci namiary na konwój Militechu? Ten tutaj? Nie znam go. Potwierdzam. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! A jego puśćcie. Niech powie, o co chodzi.
Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. No dobra. Wszystkiego dopilnuję. Wystarczy, że użyją chipa. Więcej cię nie obchodzi. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się i znajdę cię. Popełniasz błąd! Ta kurwa jest na liście do odstrzału! Zabierzesz cię ze sobą na dno! Jesteś. Opowiadaj, co ustaliłeś. Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Co u T-Bag? Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wiesz, oni się znają. Pracowali razem, zanim Dex zrobił sobie przerwę. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Dogadałem się z Militechem. Korporacja sfinansuje nam ten towar. Nie żal ci tych pieniędzy. Daj spokój. To tak, jakbyśmy ich nigdy nie mieli. Poza tym, coś mi mówi, że to nie będzie takie proste. To co, idziemy? Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Nigdy nie lubiłem Maelstromu. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny.
Weź takich Valentino. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wiesz. Dzwoń, niech otwierają. Nie znam was. Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Royce'em. Hala główna, czekamy. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Bydło do windy! Ukrywa 300... Spokojnie, tylko nas straszą. Tylko spokojnie, Vi. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Przychodzę po bota. Model MT-0D-12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Royce'em. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum-Dum. Na kanapę. Też siadaj. Postoję. Kurwa. Posadzić dupę na tej jebanej kanapie to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posadź dupę jebańcu albo ci ją odstrzelę. Jak tak bardzo chce, to niech ma. To się kurwa źle skończy. I co kurwa, dało się? Musicie wyluzować. Sztachnijcie. Co to jest? Skif. Czyściutki. Czarna szpryca? Ciężko to dostać. Macie dobre dojścia. Co to robi? Podnosi endorfiny i adrenalinę do poziomu, w którym odcina ból. Lot jest taki, że przypomina psychozę. Dawali to żołnierzom w czasie wojen korporacyjnych. No, cyberświry biorą to w tapsach. Zwaporyzowane robi lepszą robotę. No, śmiało. Dzięki, nie używam. Kurwa, straight edge. No i jest. Flathead, model MT-0D-12.
Chcę go zobaczyć. Spoko. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe siłowniki. Mieszanka tytanu, fanadu i kewlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami... Rozumiem. Można się pożygać. No to jak? Bierzecie? Bierzemy. No i elegancko. A kasa? Brick już dostał kasę. Brick już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj Bricka? Bo ja nie. Jebać Bricka. Jak trzeba, to dogadamy się drugi raz. Wspaniałe podejście do interesów. Jak chcesz, Ratheada, to najpierw pokaż pieniądze. Zadam? Spokojnie. Dogadamy się. Wyciągasz kasę, tak bez mrugnięcia okiem. Dajesz robota, ja daję kasę. To prosty i uczciwy układ. Ha! Patrzcie go! Jaki kurwa honorowy! Coś mi tu śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter DeShawn. Dexter DeShawn? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. No? Tu jest kasa. Hej, Flathead to dobry sprzęt. Będziecie zadowoleni. Kurwa, co to jest? To wektora... Uhamują się! Zajebać ich! Już! Gin, kurwa! Ty pizdo! Mierda! Odcięło nas! Bierzmy sprzęt. Potrzebujemy bota i kontrolera do sterowania. Musimy znaleźć sposób, żeby się stąd wydostać. Jest wszystko. Bot i kontroler do sterowania. Świetnie. Ruszajmy. Mam już dość kierownicy. Im szybciej się stąd zawiniemy, tym lepiej.
Mój Boże, ale tu wali z tęchłym żarciem. To z taśmy produkcyjnej. A myślałem, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga. Bez limitu, bez zasad.
Kurwa, ja go znam. To Brick! Twoja decyzja, Mano. Co z tym robimy? Uważaj! Odsunę się od tego lasera i po mnie! Jest podpięty do miny przeciwpiechotnej! Ty jesteś Brick. To ja. Kto to zrobił? Royce? Royce! Skurwiel. Detonator. Uzbrojony. Wreszcie wolny. Długo cię tam trzymali? Kilka dni. Straciłem rachubę czasu. Moi ludzie próbowali mi pomóc. Royce wpakował ich wszystkich do suszarki mikrofalowej. Kazał mi na to patrzeć. W sumie przyszliśmy tutaj po części przez ciebie. Po robota, którego kupił Dex. Kazał wam mnie uwolnić? Nie. Odebrać towar. Skurwiel. Cały Dex. Wygląda na to, że uratowaliśmy ci życie. Wisisz nam bardzo dużą przysługę. Spokojnie, spłacam swoje długi. Ale dzisiaj nie mam za wielu opcji. Jeżeli kiedyś się spotkamy, będę o tobie pamiętał. Wszyscy.
Co jest? Wychyluję! Ostrożnie. Thank you.
Myślicie, że to wystarczy? Skąd, kurwa? Jeszcze raz! Dalej, Vee. Wychodzimy. Spodziewałeś się mnie tutaj, co? Podoba mi się twój styl. Może będziesz częściej dla mnie pracować, co? Kto wie, być może. Do następnego razu. O ile taki będzie. Zabezpieczyć teren! Zwijamy się, Mano. Ja pierdolę. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Jackie. Dzięki. Ha, i wzajemnie. Co cię tak wzięło na podziękowania? Tworzymy zgrany duet. Chciałbym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z tobą pracuje. Mi z tobą też. Serio. Daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w Afterlife. Do zobaczenia. Pan Vee, masz dla mnie wieści.
Mam Flatheada. I jak? Były z tym kłopoty? I co z Militer? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brickiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki. Dogadaliśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Maelstromu. O jednym Stout nie raczyła powiedzieć. Chip był zawirusowany. Stara korporacyjna sztuczka. Domyślam się, że Royce nie zareagował z wyrozumiałością. Wirus zaatakował systemy Maelstromu. Paru ludzi wysmażył. Reszty pozbyłem się sam. Masz jaja, panie V. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie V.